Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Kauf, jestem geodetą z powiatu wołowskiego. Spotykamy się dzisiaj na 13 otwartych mistrzostwach geodetów Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej, których organizatorem jest Stowarzyszenie Geodetów Polskich, oddział terenowy we Wrocławiu. W turnieju biorą udział geodeci z całego Dolnego Śląska. Mamy 8 drużyn: Oława, Wrocław, Strzelin, Trzebnica, Wołów, dwie drużyny z Lubina oraz firmę Geotronics, która jest dystrybutorem sprzętu geodezyjnego. Drużyna, która zwyciężyła w poprzednim turnieju, to Trzebnica, która przywiozła Puchar Przechodni. Zostanie on wręczony zwycięzcy turnieju. Patronat nad turniejem objął marszałek województwa dolnośląskiego, pan Cezary Przybylski oraz burmistrz gminy Wołów, pan Dariusz Chmura. Są oni jednocześnie głównymi sponsorami tej imprezy, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również panu burmistrzowi Dariuszowi Chmurze za nieodpłatne udostępnienie sali na tą imprezę oraz ufundowanie poczęstunku w trakcie imprezy. Pragniemy również podziękować naszym pozostałym sponsorom, firmom Softline, Hansa, TPI, KCE, Geotronics, Geoline, Dolnośląskie Biuro Geodezji Terenów Rolnych we Wrocławiu, Leica, ARGO, Terbut, Chemix, Nadleśnictwo Wołów i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszych zawodów.